Witam Was, kochani, w kolejnym odcinku z cyklu budowa osiedla Śliwice-Rosochatka w Borach Tucholskich, województwo kujawsko-pomorskie. Króciutko zajrzyjmy na plac budowy, zobaczmy, jak tutaj poszły roboty i drugiego, i pierwszego etapu. Jak to wygląda? Zapraszam. O, zacznijmy może od drugiego etapu. Widzicie Państwo, już kolejne czynności, kolejne roboty zostały wykonane. Przygotowania do dalszych robót, czyli betony, betonowanie ścian fundamentowych zakończone wieńcem żelbetowym. No i w tym tle widzicie budynek z pierwszego etapu, szeregowiec złożony z trzech segmentów. Dekarze już zrobili swoje roboty, odgromówka założona, brakuje tylko jeszcze rur spustowych, ponieważ ekipa dociepleń robi swoje. Zapraszam Państwa do rezerwacji i kupna domu. Już zapewne informacja dotarła i dociera do coraz szerszego grona naszych tutaj słuchaczy, widzów, że wprowadziliśmy z dniem 1 maja ratalną sprzedaż budynków. Ratalna sprzedaż polega na tym, że po prostu sporządzamy umowę z klientem i bez udziału banku sprzedajemy na raty domy. O, tu już od frontu dalsze prace termomodernizacyjne. Jak widzicie, nabiera to wszystko kształtów zgodnie z projektem firmy Archon, dom w klematisach 28S. To jest ten środkowy segment i skrajne segmenty, dom w klematisach 28B i dom w klematisach 28B, lustrzane odbicie. Jeszcze rzut oka na górę, na dachy. Tymczasem kończymy na dzisiaj to nasze spotkanie. Zapraszam na następny odcinek. Do widzenia, do zobaczenia, cześć.